Na zimowym niebie świeci najwięcej jasnych gwiazd. Z pierwszej dziesiątki katalogu najjaśniejszych dostrzegalnych z Polski zimą widać ich aż 6. Na szczycie rankingu plasuje się Syriusz. Nie sposób go przegapić. W styczniu, lutym i marcu błyszczy niewysoko nad południowym horyzontem. Z powodu swego blasku i niedużej wysokości na niebie Syriusz silnie migoce, stąd jego imię, z greckiego oznaczające tyle co ognisty, gorący. W istocie gwiazda jest o wiele gorętsza od naszego Słońca. Temperatura jej powierzchni sięga 10 tysięcy kelwinów. Z tego powodu Syriusz świeci na niebieskawo. W rzeczywistości jest on gwiazdą podwójną, złożoną ze składnika dwukrotnie większego i masywniejszego od Słońca oraz białego karła, mniejszego od Ziemi. Syriusz jest najjaśniejszą i zarazem jedną z najbliższych nam gwiazd. Znajduje się w odległości 8,6 roku świetlnego od nas. Z tego między innymi powodu 14 stycznia 2007 roku za pomocą 32-metrowego toruńskiego radioteleskopu w kierunku Syriusza popłynęło przesłanie w postaci serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właśnie tak. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Jerzy Rafalski z Planetarium Toruń. Wysłaliśmy sygnał w stronę Syriusza. Syriusz jest gwiazdą stosunkowo bliską. Ona jasno świeci, no dlatego, że jest blisko. I właśnie zdecydowaliśmy się wysłać sygnał w tamtym kierunku. Przecież Syriusz jest w odległości 8 lat świetlnych. Nasz sygnał pędził z prędkością światła, no i właśnie teraz dociera do Syriusza. Jak pięknie to się układa. Jeżeli tam są jakieś planety, jeżeli tam są obce cywilizacje, pewnie nie, bo przecież dosyć dobrze znamy okolice Syriusza. Ale gdyby tam były planety, gdyby tam były radioteleskopy, no to właśnie teraz odbieraliby ten sygnał, drapaliby się w te swoje zielone głowy i zastanawiali się, ale o co tu chodzi? Co to za dziwny kształt, prawda? A to serduszko przecież wysłane z Ziemi. Czekamy na sygnał zwrotny, a więcej o naszym kosmicznym światełku do nieba można usłyszeć w Radiu Planet i Komet z polskiego Radia PIK, skąd czasem płynie muzyka skomponowana na bazie sygnałów rejestrowanych przez radioteleskop w podtoruńskich piwnicach. Tworzą ją Rafał Iwański i Wojciech Zięba z pomocą Sebastiana Soberskiego. Utworu Geomagnetic Storm i wielu innych szukajcie pod szyldem Voices of the Cosmos.